Seniorzy zamieszkujący województwo podlaskie coraz chętniej korzystają z możliwości otrzymywania emerytury czy renty na rachunek bankowy. Już 78,5% świadczeniobiorców ZUS z naszego regionu woli przelew pieniędzy na konto niż wyczekiwanie na wizytę listonosza. To świadczeniobiorca wybiera w jaki sposób pieniądze wypłacane przez zakład zostaną do niego przekazane. Może wskazać swój rachunek bankowy lub skorzystać z pośrednictwa poczty. Raz podjęta decyzja w momencie składania wniosku za. Zawsze może ulec zmianie i warto wybrać najlepszą i najbezpieczniejszą formę otrzymywania należnych pieniędzy. Przelewy bankowe najczęściej wybierają osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także emerytury pomostowe. Wskaźnik ubankowienia tych świadczeń waha się w naszym województwie od 98 do 95% i jest przeciętnie wyższy o 1 do 4%. Niż średni w kraju. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które są wypłacane samodzielnie. Tu ilość przekazów bankowych stanowi odpowiednio zaledwie 40-30% i 30 w skali wszystkich wypłacanych tego typu świadczeń. Preferencje naszych klientów wskazują na coraz częstszy wybór banku, a nie usług listonosza. Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, a także obostrzenia związane z minimalizowaniem kontaktu fizycznego, mogą jeszcze bardziej sprzyjać temu zjawisku. Świadczy o tym chociażby fakt, że w województwie podlaskim 100% nowo przyznanych nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest przekazywanych na rachunek w banku. W przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy to 94,5%, a emerytur 84,1%. Większość naszych nowych klientów po zakończeniu aktywności zawodowej wskazuje konto do przekazywania świadczenia, na które wcześniej otrzymywali wynagrodzenie za pracę. Te osoby sprawnie radzą sobie z bezgotówkową formą płatności, doskonale orientują się w usługach bankowych i korzystając z nich przez wiele lat, zaufały takiej formie rozliczeń. Emeryci są przestrzegani nie tylko przez ZUS, lecz również przez inne urzędy i organy o tym, że pieniądze odbierane w formie gotówki to pokusa dla oszustów i naciągaczy, a przelewy są wygodne i bezpieczne. Każdy klient samodzielnie wybiera formę comiesięcznego odbioru pieniędzy na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Gdy dostaje z ZUS rentę czy emeryturę w gotówce, a zdecyduje się na przekazywanie środków na konto, może to zrobić wypełniając wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Jest to formularz ZUS EZP. Można wypełnić go w domu i złożyć w najbliższej placówce albo wysłać pocztą. Można również dokonać takiej zmiany korzystając z platformy usług elektronicznych ZUS.